Każdy, kto wybrał się w sobotę na Piastowski Zamek, musiał ponownie wyciągnąć zimową kurtkę z szafy. Na szczęście atmosfera corocznego jarmarku zdecydowanie nie wiała chłodem. Artyści rękodzieła, sprzedawcy kwiatów, żywność ekologiczna, dawka dobrej muzyki oraz miejsce, które jest wizytówką Raciborza. To wszystko miało przyciągnąć tłumy, ale nie od dziś wiadomo, że magnesem takich imprez jest przede wszystkim słońce. Pierwszy raz tutaj na zamku dzisiaj? Tutaj na zamku po raz pierwszy, tak. I tak. Jak się podoba, poza pogodą oczywiście? A na pogodę już nie mamy większego wpływu, ale miejsce przesympatyczne naprawdę. Bardzo nam się podoba. Czyli za rok? Oczywiście, no jak najbardziej, bardzo chętnie. A te świnki z czego są zrobione? Świnki są zrobione z włóczki, wypełnione są takim wypełniaczem jak do poduszek, czyli można je spokojnie wrzucić do pralki, wyprać w 30 czy tam 40 stopniach nawet. Świnka jest przytulanką. 8,5 godziny od początku do końca. No właśnie, a propos, prawdziwym oblężeniem mogło się pochwalić stoisko z tym, co my Polacy lubimy najbardziej. To są wędlinki swojskie, wyroby naszych rodziców. Wszystko jest wieprzowe. Grubo mielone, dobrze przyprawione kiełbaski. Pyszne, polecam spróbować. Oprócz tego też chlebek żytni na zakwasie. I chlebek jest każdy z różnym dodatkiem, można sobie wybrać według gustu. Co jeszcze mogliśmy podziwiać na zamkowym dziedzińcu? Poznajmy paru z wystawców, którzy swoim talentem, ciężką pracą i pomysłem chcieli zwrócić uwagę przechodzących gości. Nasze wyroby, pracowni ceramiki artystycznej i użytkowej Gliniana Kończynka, są zrobione z ceramiki, z gliny. Jest to wszystko robione ręcznie, przeze mnie. Tutaj mi też narzeczony troszeczkę pomaga, wkręca się, wdraża w to wszystko. No i planowaliśmy tutaj przyjechać, usłyszeliśmy, że taka impreza jest organizowana, więc stwierdziliśmy, że przyjedziemy, zobaczymy jak to tutaj wygląda, z ciekawości choćby i przy okazji zobaczymy ten piękny tutaj zameczek, jest tu naprawdę ślicznie. Prowadzimy firmę Ania, która produkuje naturalne syropy z owoców i kwiatów, które rosną w naturze i nie są skażone chemią oraz wytwarzamy żur kiszony, prawdziwy żur kiszony naszej babci śląskiej na zakwasie chlebowym i czosnku. I wszystkie te produkty robimy ręcznie, tak jak w manufakturze. I także jest pewność, że każdy ten produkt jest dobry i odpowiadam głową za to, co robię i co robimy. Wszystkie czepeczki są przeze mnie robione, wszystkie wykonane ręcznie z polskiej włóczki, polskiego producenta. Jest to włóczka bezpieczna dla dzieci, nie gryzie, nie uczula. Przez te kolorowe czapeczki chciałabym, żeby dzieci wyglądały no radośnie, żeby ten świat dziecięcych ubrań nie był jednobarwny i niekolorowy. Laleczki jak laleczki, maskotki, pluszaki faktycznie, bo to są pluszaki. Zresztą firma też się nazywa jako pluszaki. No się też odpadów. Rodzinny biznes, sposób na życie i... Pasja. Ja wiem, czy pasja? Raczej nie pasja. Życie zmusiło? Życie. Przywieźliśmy w tym roku kwiatuszki jednoroczne i dwuletnie na balkony, tarasy jak najbardziej. Mamy też trochę roślin wieloletnich, jak na przykład hebę, azalie, rododendrony. Generalnie zajmujemy się raczej projektowaniem ogrodu, niemniej jednak ta działka związana z roślinami jest jak najbardziej jakby drugą częścią naszej działalności. To są wyroby osób niepełnosprawnych, które uczęszczają na zajęcia do warsztatów terapii zajęciowej. Działający warsztat terapii działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu. Cały dochód ze sprzedaży tych wyrobów będzie przeznaczony na integrację społeczną, między innymi na wyjazd nad morze w tym roku dla naszych właśnie podopiecznych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej. No, są tu wyroby ceramiczne, z papieru, z jakieś szyte, tkane, stolarskie. Proponujemy nasze pyszne muffinki w 4 smakach, lemoniadę domową. Mamy też do sprzedania nasze maskotki Antki. Ogólnie jesteśmy z Willi Antiku, a to jest obiekt noclegowy z Raciborza. Promujecie też oczywiście swoją firmę. Przede wszystkim o to nam chodzi. Muchołówki, dzbaneczniki, kapturnice, rosiczki. Absolutnym hitem były rośliny owadożerne, pochodzące z różnych stref klimatycznych, które wabią swoje ofiary zapachem, by móc po chwili z pełną premedytacją odebrać im wolność i spokojnie strawić.
Możemy tak teoretycznie zamknąć muchołówkę przy użyciu jakiegoś takiego sztucznego materiału. To powinno się udać. Jest teraz trochę zimno, więc tutaj może być z tym ciężko, ale spróbujemy, bo one tak się zamykają chętnie w okolicach 15-20 stopni. Tutaj może to trochę wolniej przebiec, no ale może akurat nam się uda. Chodzi o to, żeby podrażnić 2-3 włoski będące wewnątrz pułapki. Teraz to przebiegło dosyć wolno niestety, z racji na to, że temperatura jest niska. Zmarznięta, ale pełna pozytywnej energii pani dyrektor od wczesnych godzin porannych czuwała nad przebiegiem całego wydarzenia. Oczywiście, że jestem zadowolona z frekwencji, mniej jestem zadowolona z pogody, ale na to nie mam wpływu, także cieszę się bardzo, że tyle wystawców do nas przyjechało, nie odmówiło tego przyjazdu i są tutaj z nami już od samego rana. Jest sporo wystawców, producentów kwiatów, jest bardzo wielu rękodzielników, no i już słychać dźwięki muzyki dobiegające ze sceny, także myślę, że zabawa zapowiada się przednio. Dzisiaj też otwarcie zamkowej restauracji, także można już przychodzić do nas na dziedziniec. Ten, kto zmarznie, serdecznie zapraszam, może ogrzać się wewnątrz zamku. Można też zamek zwiedzać indywidualnie od godziny 12 do 16 dzięki pomocy naszych zamkowych wolontariuszy. No, jesteśmy przygotowani i czekamy na Państwa. Nie mogliśmy zatem oprzeć się okazji i nie zerknąć okiem kamery na nowo powstałą zamkową restaurację, która ogrzała nas jednocześnie swoim klimatem i odpowiednią temperaturą. Kupiliście coś Państwo już? Jeszcze nie. Dopiero idziemy po kaktusika. A, po kaktusika, czyli tak. Już zdecydowanie Państwo na coś zdecydowaliśmy się, tak. A coś jeszcze przykuło Państwa uwagę? Że zimno jest bardzo. Każdy odczuwa dzisiaj niestety. Kaktusika jest bardzo fajna, także warto się przytulić i zacząć tańczyć. Chcieliśmy zacząć tańczyć. I szkoda, że tylko na chęciach się skończyło, bo warunki atmosferyczne sprzyjały bardziej niż kiedykolwiek. Zwłaszcza, że w tym czasie Orkiestra Młodzieżowa z Nędzy wraz z uroczą wokalistką dawały piękny popis swoich możliwości. Jak się podoba tutaj to miejsce? Bardzo fajne, klimatyczne akurat takie pod taki festiwal, super. A coś Pani już kupiła dzisiaj? Jeszcze nie, na razie pierwsze obejście i dopiero za drugim obejściem będziemy kupowały. Na scenie wystąpiły również regionalne zespoły z tańcami folklorystycznymi, mażoretki wspólnie ze swoimi mamami oraz poznańscy artyści w koncercie operetkowym. Jarmark zorganizowała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.